Po to zaprosiliśmy naszych partnerów z Związku Komunalnego Zagłębia Rury, RVR, po to, aby wymienić doświadczenia w różnych dziedzinach życia, po to, aby nauczyć się od siebie nawzajem. Ja to, co zresztą powiedziałem podczas konferencji, traktuję Związek Zagłębia Rury jako starszego brata, ponieważ no, w tym roku będą obchodzić jubileusz 94 lat. Nasz związek komunalny to raptem 7 lat. Te metropolie widać w Europie, wykuwają się też w ciężkich trudach przez dziesięciolecia. Dlatego też myślę, że lepiej czerpać wzorce od tych najlepszych. Związek komunalny niemiecki Zagłębia Rury jest jednym z największych w Europie, dlatego też współpraca między nami, mam nadzieję, przyniesie wartość dodaną. Przede wszystkim jesteśmy bardzo podobni do siebie. Mamy podobną ilość ludności, mamy podobną strukturę urbanistyczną i przestrzenną. Mamy także już taki wygasający przemysł ciężki. W Niemczech ten proces jest o wiele bardziej posunięty. W 2018 roku zostaną zamknięte ostatnie dwie kopalnie. My mamy jednak fedrujący nadal przemysł górniczy, natomiast może się zdarzyć tak, że za kilkadziesiąt lat ta sytuacja również u nas pojawi się i chcielibyśmy być do tego przygotowani. Myślę także, że wspólnym takim celem będą szlaki zabytków techniki, czyli tej techniki postindustrialnej, czyli zamiana tych terenów, czasami zdegradowanych, poprzemysłowych na szlaki właśnie tej techniki postindustrialnej. Mamy na terenie Śląska Industriadę każdego roku, coraz więcej tych obiektów dołączamy z pomocą środków unijnych. I tutaj jest kolejna przestrzeń wspólna, mianowicie nowa perspektywa finansowa Unii Europejskiej, gdzie wespół z niemieckim partnerem moglibyśmy o pewne środki aplikować wspólnie. Jednym z miast metropolii śląskiej od wielu lat stawiającym na rozwój współpracy z Zagłębiem Rury jest Zabrze. Zabrze ma wiele wspólnych, dobrych doświadczeń z miastem Essen, z którym od wielu lat współpracujemy. Też trzeba powiedzieć sobie, że w trudnych okresach historii wielu mieszkańców Zabrza wyjechało do Essen, więc powiedzmy sobie, te relacje przyjacielskie, partnerskie, one rodziły się generalnie oddolnie. Natomiast odwiedzając Essen widzimy nie tylko wiele podobieństw, ale wiele możliwości dla Zabrza. Tak na przykład spójrzmy na kopalnię Guido. To nic innego jak podglądnięta kopalnia Zollverein. Dziś państwo mówią o tym, że chcą realizować jeszcze dodatkowe pomysły, projekty w swojej kopalni Zollverein, podglądając kopalnię Guido. A więc to dobry przykład kooperacji, to dobry przykład realizacji zadań. Aczkolwiek powiedzmy sobie, kiedy otwieraliśmy kopalnię Guido, to patrzyliśmy właśnie w kierunku kopalni Zollverein i powiedzieliśmy sobie po prostu, skoro naszym przyjaciołom z Essen się udało, to dlaczego ma nie udać się w Zabrzu? Oczywiście były to dobre przemyślenia, właściwe przemyślenia, ale też jestem przekonana, że gdyby nie te spotkania z naszymi przyjaciółmi z Essen, proces cały trwałby zdecydowanie dłużej. Podglądając, korzystając z dobrych doświadczeń naszych partnerów z Essen, mogliśmy to zadanie zrealizować zdecydowanie szybciej. Oczywiście to nie tylko te działania industrialne, ale też infrastrukturalne, ale też kulturalne. Przecież Industriada to nic innego jak właśnie znowu takie wspólne działania, które podglądaliśmy we Francji, w Anglii, w naszym mieście partnerskim w Essen. Tak więc te nasze działania, te nastawianie się na takie konkretne przejmowanie pomysłów jest bardzo istotne, bardzo jednoznaczne. Polityka śmieciowa. Ileż to razy odwiedzaliśmy naszych partnerów w Essen, żeby podglądnąć, jak oni sobie poradzili z polityką śmieciową. Dziś, proszę zobaczyć, polityka śmieciowa od lipca nas zdominowała i musieliśmy sobie z nią poradzić. Znowu myślę, że dzięki temu, że mieliśmy z kim dyskutować, mieliśmy partnerów, którzy przerobili już tą lekcję. Nam udało się
tą lekcję odrobić nie najgorzej. Oczywiście musimy jeszcze pewne zagadnienia poprawić, wzmocnić, ale co do zasady lekcja została odrobiona. Takich przykładów jest wiele. Dobra współpraca, dobre kontakty. Jestem przekonana, że w metropolii na takich kontaktach, na takich doświadczeniach należy budować. Zaczynamy od teorii. Trzeba wdrożyć to wszystko w praktykę.